No i witam was. Kolejny odcinek, czwarta przysługa. Ja zapomniałem włączyć nagrywania, także już 5 sztuk tu złowiłem, ale nic nie straciliście, bo miejsce jest to samo, co łowiliśmy końcówkę trzeciej przysługi na Tybrze. Także koło murka oczywiście, znowu żółte. Cały czas te żółte wchodzą, brakuje mi jednego już tego zielonego. Czekajcie, o mikrofon, dobrze, teraz będzie lepiej, także... Dla tych osób, które nie śledzą na bieżąco, no to oczywiście robimy event na Dzień Świętego Patryka, także fajna opcja, bo jak widzicie, za ryby dostajemy, nie dostajemy gotówki, ale dostajemy monety, także jeżeli ktoś ma wyższy level i gotówki już ma na koncie tyle, że mu nie potrzeba, to fajna opcja, żeby właśnie sobie zwiększyć swoje konto tych złotych monet. Wiadomo, można to wydać na magazyn, na markery, na inne różne rzeczy, które tam byście sobie chcieli, także no spoko opcja. Została mi jedna sztuka, tutaj próbuję cały czas te wężogłowy łowić, ale jakoś nie wchodzą, co prawda nie jestem pewny, czy na akurat na Tybrze są wężogłowy, ale co inna sprawa, że nie sprawdziłem, tylko tak rzucam, ale no to nie wiem. Teraz mi to wpadło do głowy, że nie sprawdziłem, czy w ogóle tutaj można łowić wężogłowy. Kurde. Dopiero by było, że siedzę, rzucam, a tutaj może nie ma w ogóle tej ryby, nie? To by było bardzo ciekawe i bardzo w moim stylu. Ej, jakie tu branie jest. Branie, ale kija nie wygina? Co to tu wzięło na tego? Tu jakaś delikatna rybka, ale poszła jak wariat. Co to będzie? To... Pstrąg jakiś? Tak jest, mały pstrąg europejski. Na konika się skusił. Dobry wariat. Pierwszy dopiero, stąd to zaskoczenie, bo już tutaj zadanie robimy i dopiero pierwszy przyłów jakiejś innej ryby niż eventowej się trafił. Tutaj co mamy? Kurde, nie widzę czapeczki. Czerwona albo brązowa. Właściwie to nie wiem, co to jest za kolor. Ktoś, kto jest dobry w kolory? To jest czerwony, to jest brązowy, to jest jakiś, kurde, no jakiś taki jest. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj. Oby zielona, o, słabo walczy, to może być zielona, tak, chyba jest, chyba to jest ten najmniejszy. Z tych rybek jest, no i dobra, zakończyliśmy, słuchajcie, lecimy na Sainte-Croix, znowu wracamy na Sainte-Croix do naszego garnuszka i tam będziemy teraz łowić hałaśliwe basy. I dobrze, bo te hałaśliwe basy brały bardzo dobrze poprzednim razem, co prawda ich nie potrzebowaliśmy poprzednim razem, ale wchodziły elegancko, więc mam nadzieję, że te 9 sztuk złowimy dość szybko. Dobra, tu jeszcze jest kolejny. Co my tu mamy? Jeszcze kolejna ryba. Ale już jej nie zabierzemy. Pełna siatka niestety. Nie mam chyba co wypuścić. Zaraz zobaczę. Że moneta przejdzie nam koło nosa. A, to w ogóle mam strunę. To ze struny chyba nie mogę... Tak, ze struny w ogóle nie mogę wypuszczać, więc... A, no nic. No nic. Dobra, czyli jedna wraca do wody. Na szczęście dla innych wędkarzy, którzy tu przyjadą łowić ryby, żeby też mieli szansę złowić piękną rybkę, także jedną wypuściliśmy. Nie będziemy mięsiarzem. Zabieramy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, nie? 23 monety z tej siateczki weszły, także fajnie, jak widzicie, tych rybek trochę siadło. Dokładnie 23 plus 1 strąg. Także ja opuszczam sobie już rzekę Tyber. Garnek tutaj wzięliśmy, przynętę kupiliśmy, która będzie nam potrzebna później do misji z wężogłowami. Także to mamy załatwione, widzimy się na Sainte-Croix, moi drodzy. No i tak, kurde, powiem wam, ciężko idzie, dlatego nie nagrywałem akurat sobie, a jeszcze obiadek obskoczyłem i tutaj przy okazji parę rybek dorwałem, ale no, jak widzicie, mam 8, ale siedzę tu naprawdę długo. Wcześniej brały, jeżeli potrzebowaliśmy te z zieloną czapką, to brały te z brązową jedna za drugą. Jak teraz potrzebujemy właśnie tych hałaśliwych basów, to kompletna cisza, nie biorą, znaczy hałaśliwych basów. No hałaśliwy, to akurat się nazywa hałaśliwy bas, dobrze. To nie skłamałem nawet.
Ciężki temat, jakoś nie chcą wchodzić, no ale udało się 8. Mam nadzieję, że zaraz dorwiemy ostatnią tą rybę i polecimy sobie już na bagna. Sprawdziłem przy okazji, dlaczego nie biorą mi te ryby. Chodzi mi o wężogłowy i oczywiście wiecie co zrobiłem? Zamiast sobie sprawdzić, to ja łowiłem tak, na Tybrze próbowałem. Próbowałem łowić je cały czas tutaj właśnie na Michigan, a jak widzicie, w których wodach trzeba? Oczywiście nie ma tutaj ani rzeki Tyber, ani Michigan, także mogłem sobie rzucać i się denerwować, że nie biorą. No ale to tak zwana moja wtopa. Tak mi to przyszło do głowy, że coś może być nie tak, że na tych łowiskach mogą nie brać te ryby, bo niemożliwe, żebym siedział pół godziny, rzucał na przynęty, na które trzeba i wiecie, i nie ma ryby. No i właśnie. Tak właśnie było. Także każdy popełnia błędy w tej grze, no. Sam często mówię, że właśnie czytać opisy tych misji i tak dalej i co? I oczywiście sam nie przeczytałem i się zastanawiam, o co chodzi. No i dobra, udało nam się dorwać 9 sztukę, także zobaczę, czy jeszcze będzie branie, czy nie. Chyba nie będzie brania, także ja już... Zmęczyło mnie to Michigan, naprawdę tutaj sporo siedziałem, żeby złowić te 9 sztuk. Jestem w szoku, że aż tak długo. No ale trudno, co zrobić. Wychodzimy i teraz zostało nam na bagna lecieć. Na bagna i co? I coś chciałem jeszcze zobaczyć, zanim na te bagna polecimy. Sekundę, muszę sobie... Ale dobra, już wiem, co chciałem. Chciałem kupić tak... Aha, na bagnach jedną i jeszcze co? I na łowisko Niemcy. Tam trzeba walkerka kupić. Dobra, to ja sobie jeszcze skoczę sobie szybko Niemcy. Niemcy to w Europie oczywiście. Skoczę sobie raz, dwa, bez żadnej licencji, bez niczego, tylko kupię już ostatnie dwie przynęty, bo uzbierałem te monety, także tak, tylko teraz trzeba znaleźć jeszcze, gdzie jest tutaj to miejsce, żeby kupić. Dobra, znalazłem. Jeżeli chodzi o miejscówkę, to w porcie się znajduje. Co tu mamy? Tak, łukerek. Ładnie wygląda. Dobra, i teraz już lecimy na bagna, tam odbierzemy ostatnią przynętę i będzie można zacząć łowić wężogłowy, także to też spoko opcja. No i startujemy. Jesteśmy na bagnach, jesteśmy na miejscówce numer, tu nie ma numerów, ale tu, ta prawa miejscóweczka i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Rozkładam oczywiście naszą podpórkę, wędka numer 7. Całkowicie nie robiłem tutaj tego zadania. W zeszłym roku to jeszcze jakieś tam ryby połapałem, ale na bagnach nie byłem, więc zobaczymy, czy w ogóle to miejsce to będzie dobre miejsce do łowienia. Jedną wędkę, a jedną spróbujemy w tą stronę może rzucić. Totalnie nie wiem, czego tu się spodziewać. No, ale trudno. Zobaczymy. Brania też są bardzo niskie, ale jestem ciekawy, czy w takich niskich braniach po prostu będą nam brały eventowe rybki, a inne sobie całkowicie odpuszczą. No i też na bagnach już jest opcja łowić tego wężogłowa. Mam już wszystkie przynęty potrzebne, żeby to robić. I teraz tutaj... pamiętam, że tutaj bardzo fajnie kiedyś żaba się sprawdzała jako jedno z niewielu łowisk. I chyba dostałem też taką... Chyba dostałem też żabę, czekajcie. Popper. A, żabka będzie z popperami razem. Dobra, tutaj są poppery i... Oho. Ktoś będzie dzwonił. Jest żabka popper, żabka demon, żabka byk, zwykła żabka. O, jest. Dobra, tu jest. Udało się ją namierzyć. Zobaczymy. Prędkość. O, jest jakieś branie. No, ale zdecydowanie nie jest to nasza ryba eventowa.
Sumik tutaj uderzył. Nie. Najgorzej, jak jest sumik, to jest najgorzej. Bo on zeżre nam wszystko tutaj. Zobaczmy, kolejne branie. To też jest bardzo mała ryba chyba. Tak jest, to będzie kolejny sum. O nie, to my nie możemy tu łowić. Bas biały. Dobra, dajmy im szansę. Dam szansę. Mam sporo tych przynęt, także spróbujmy. Chociaż spróbujemy, jak ta żabka daleko doleci. Daleko nie poleci. Także ja sobie tutaj parę rzutów na tego wężogłowa spróbuję jeszcze zrobić. No, widzę, Grzesiu tu gdzieś łowi. Także no, aha, Grzesiu jest tam. Z tamtej strony łowią chłopaki te paki. No dobra, to najwyżej sobie zmienimy miejscówkę. Zobaczymy, gdzie tutaj się uda. Na razie spróbujemy na tej. O, właśnie, poszedł. Oj, no to będzie dobra ryba. To może być nasza ryba, tak, ale to nie jest to. Jest ryba za monetę, także jest ok, ale to nie jest ryba, po którą tutaj przyszliśmy dzisiaj. Łowiąc w tym miejscu, chcę widzieć tylko i wyłącznie żółte czapki na tych rybach. Przy okazji spróbujemy dorwać tego wariata. O proszę. Poszło znowu. Nie, ale to jest znowu, kurde, jakiś... Matko, znowu sumi. Dobra, nie rzucam tu kolejnej wędki. Idziemy z tego miejsca, bo to nie. Tutaj jakieś branie. Tu jest. Okej, dobra, tu jest porządek. Jest żółta czapka, dobrze. No to może jednak nie idziemy. Jest 1 na 7, już jest trafiony. Dobrze. To najważniejsze. To wracamy z powrotem tutaj. Dobra, jest kolejne branie. O, na tym lewym kiju. Ciekawe. Czyli tutaj, tak rzuciłem w ten przesmyk i... Dobra. Panie kochany. Jest żółta czapa, no i o to chodzi. Także chyba sobie tutaj wyłowię te 8, 7, przepraszam, jeszcze... Jeszcze 5 sztuk i cały czas będę też spinningiem próbował dorwać, wiecie co dorwać, tego wężogłowa całego, o! Nagrywam ciągiem te odcinki, już mi chyba najwyższa pora zrobić sobie przerwę, jakąś może kawkę wypić. A rzucimy w tą stronę, zobaczę. O kurde, to całkiem daleko rzuciłem. Na razie cisza, nawet jednego, nawet nic nie wyszło, no ale też łowimy w takim momencie dnia, gdzie te brania są na niskim poziomie.
Teraz sobie spróbuję jeszcze inne przynęty. No ja was tu chyba nie będę trzymał 15 minut. Ja sobie tu na spokojnie rzucam, na spokojnie sobie łowię. Jeżeli coś wpadnie, to dam wam znać, jak to miejsce działa. Ale jak widzicie, no, dwie sztuki mamy. O, coś skubię. Jeszcze to zwijanie ze mną musicie wytrzymać. Zobaczymy, czy coś zaatakuje tą naszą żabę. Ale na razie jest... bez brania. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze popróbuję na inne przynęty. Widzę się z wami, jak już tych paku będę miał zdecydowanie więcej. O, tutaj. Obok mnie... A, tutaj obok mnie sumy ciągną. Już myślałem, że wężogłowa akurat wam pokaże. No, mamy to. Już wyskoczył z wody, widziałem, że to jest żółta czapeczka, także dorwaliśmy drania, siódma sztuka. I powiem wam, że dwa wężogłowy do tego jeszcze dorwałem. Zaraz jeszcze zobaczymy siatkę. Czy aby na pewno. Dobra. Czwórka zaliczona i teraz 33 monety dostałem. Wspaniała robota. Super. I teraz gdzie musimy... O, 42 monety teraz za następne. Kurde, to całkiem nieźle. I co my tu mamy? Wyspa niebieskich krabów. I wyspa niebieskich krabów. Zajebiście. No to lubimy. Czyli wiecie, następny odcinek, piąty, to będzie wyspa niebieskich krabów. I tak, słuchajcie, 17 monet kolejnych, także już ponad 100 monet natłukłem tutaj na tym evencie. I to nie bardzo się wysilając tak naprawdę. I dwa wężogłowy. Dwa wężogłowy na walkerka tutaj akurat dorwałem. Także tak to wygląda. Walker teraz próbuje na żabę, ale na żabę jakoś nie siada mi tutaj za bardzo. Tutaj pogadałem sobie też z chłopakami, którzy są na łowisku, no i oni tutaj mówią, że łowią na wszystko. Po prostu wszystkie przynęty mają i zmieniają i sobie rzucają i co wpadnie, to wpadnie, nie? Ja na razie tak staram się na jedną, no ale tutaj walkerek zadziałał właśnie w tym miejscu. Jeszcze jeden rzut sobie wykonam na tą żabę. Dokładnie tutaj wzdłuż sobie tych krzaków, chyba wrzuciłem właśnie w krzaki, ale widzę, że tu zaczep się nie robi, także całkiem spoko. Spróbuję sobie ściągnąć jeszcze na tą żabę i już się stąd zawijam. Będę próbował sobie na wyspie niebieskich krabów. Tam widziałem u Tigera, że na krabach super siadały mu te wężogłowy, także tam sobie spróbuję, a jak nie, to później jeszcze tutaj resztę dołowimy. Przy okazji łowiąc właśnie te mniejsze ryby, znaczy mniejsze ryby, one ważą tyle samo, ale te basy spróbuję sobie łowić dodatkowo właśnie cały czas spinningiem wężogłowy. Mam nadzieję, że to się uda jak najbardziej zrobić. Dobra, ostatnie wyciągam to i tak. No i dobra, bez ryby. Także komentujcie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Dajcie znać, jak wasz postęp w tym evencie. Czy robicie, czy nie robicie. Także proszę o to pod każdym odcinkiem, bo wtedy widzę wasz progres, bo prawdopodobnie komentarze się powtórzą, więc będę wiedział, kto jak tam ciśnie. No i na dzisiaj, słuchajcie, to tyle. Dzięki, że jesteście i do zobaczyska w następnych materiałach z tego eventu. O, jeszcze branie na koniec.